Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj w końcu zajmiemy się budową pierwszego, bo na pewno nie będzie to ostatni domku. Tak jak było w zadaniu, będzie to specjalny dom na tej jakże cudownej wyspie. Mamy z czego już budować, więc co? Bez zbędnego przedłużania. Jeżeli odcinek się Wam spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale. A my co? Zaczynamy? Okej. Warto byłoby na początek pokazać Wam, jak w ogóle wygląda wyspa na ten moment. Więc sobie tu zobaczymy. No, wyspa jest... Jak się rozejrzę, bo ostatnio zaatakował mnie jakiś wielki ptak. Boże, to był Venom, czy coś takiego, nie wiem, jak to się nazywa. Wyspa wygląda tak, ale to jest, że tak powiem, chwilowe i tak wyglądać nie będzie. Wyspę też będziemy zaraz zmieniać. Na początek pozbędę się tutaj wszystkich rzeczy, ale myślę, że bez sensu będzie Was zanudzać, z uwagi na to, że to jest odcinek specjalny w ogóle, dodatkowy, bez sensu Was zanudzać moją paplaniną tutaj i wywodami na temat tej budowli, więc myślę, że po prostu sobie to zbuszymy, a potem na czas budowy włączę tryb przyspieszenia, żebyście mogli zobaczyć, jak coś tworzę, a następnie już w podsumowaniu oprowadzę Was po moich włościach. Mam nadzieję, że będzie po czym, bo powiem Wam, że ciężko byłoby mi się zabrać za tą budowę i nie miałam w ogóle pomysłu. Irytowało mnie to niemiłosiernie, bo ja nie jestem najlepsza w budowaniu w Minecraft, więc no ogólnie to może być ciekawie. W ogóle prawdopodobnie największym moim problemem będzie to, że drewno przecieka. Tego co wiem. Drewno przecieka i jest to spory problem ze względu na to, że największy materiał, jakiego mam, to jest drewno właśnie. Ale zobaczymy. Jeszcze nic nie jest pewne. Więc nie będę się tutaj nastawiać. Na początek potrzebujemy pieca. I to nie jeden, nie dwa, a nawet bym powiedziała, że trzy, albo nawet cztery. Bo potrzebujemy szybkiego przepalania. Zostawimy sobie tak... Kurczę, nie przyniosłam tutaj. Tu bym je postawiła, bo one tutaj potem zostaną. A mi zależy na tym, żeby... Oh my god. Piece są mi potrzebne do przepalania piachu, moi drodzy, ponieważ potrzebujemy dużo szkła. Bardzo dużo szkła. Więc będziemy przepalać bardzo dużo piachu. Dobra, sobie weźmiemy troszeczkę węgla, tak po 30 włożę, żeby nie wszystko naraz, bo to i tak będzie się kupę czasu przepalać, więc dobra, to się przepala, a my zajmiemy się wyspą, a mianowicie trzeba ją po pierwsze mocno spłycić. Bo ona nie będzie taka duża. W sensie wyspa to w ogóle będzie wyglądała całkiem inaczej. Ale tego się pewnie już domyślacie, że to nie tak będzie wyglądać. Muszę sobie moją tutaj łódeczkę zabrać stąd. Nie wiem za bardzo jeszcze jak iść w kształt wyspy, bo tak naprawdę... To, co będzie pod nią, jest bardziej istotne niż to, co będzie na górze. Ale zależy mi na tym, żeby to wejście też wyglądało w miarę okej. Tylko, że tak jak mówię, no nie będzie to już takie proste, jak się wydaje. Tym bardziej, że ciężko mi tutaj jakąś prostą budowlę stworzyć, patrząc na to, że jest to jednak piach. Jak zachowuje się, no powiedzmy, że ciekawie, grawitacja robi swoje, co jest mocno problematyczne. Oczywiście tam miałam jeszcze chyba z tego, co kojarzę, no nie, piaskowiec mam tylko jeden, więc to już jest problem. No dobra, spróbujemy z tym piachem, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. Bo może być różnie, najwyżej będziemy kopać, no co? Zobaczymy. Dlatego 100 razy bardziej wolę budować na Creative'ie.
Czy to jest czyste lenistwo? Możliwe. Nie powiem, że nie. Dobra, ale najważniejsze jest to, że mam już prawie prostą figurę geometryczną. To jest bardzo ważne, ponieważ ja lubię, jak jest równo. Takie, powiedzmy, że moje małe świrowanko. Nie chcę używać odpowiedniego słowa tego, bo nie wiem, czy YouTube stanie nie banuje, ale wiecie, co mam na myśli. Każdy ma jakieś swoje małe bziki. Ja lubię, jak jest po prostu symetrycznie w miarę chociaż. Nie musi być idealnie, rzecz jasna, no bo to jest tylko gra, ale wiecie. Jak jest ładnie, no to jest lepiej. Na pewno trzeba zrobić port, bo jest to na wodzie, więc nie wyobrażam sobie, żeby nie było portu. Na pewno trzeba będzie kopać, dużo kopać. Oj, no i piach mi się skoczył, tego się właśnie obawiałam, moi drodzy. Bo więcej piachu nie mam. Dobra, to tutaj myślę, że to jest ten idealny moment, kiedy powinnam włączyć... Chociaż może jeszcze wyciągniemy trochę piachu stąd po prostu. Ale i tak zaraz myślę, że już będzie ten moment właśnie, żeby włączyć wam speedplaya, bo piachu potrzebuję i tak więcej, więc nie widzę sensu, żeby... No, zobaczymy. Na razie się jeszcze tym nie przejmuję, bo jeszcze to tutaj powinno mi wystarczyć. Przynajmniej mam taką nadzieję, że mi wystarczy. No, starczyło. Dobra, to więc co? Ja tutaj się teraz zajmę budową i wy będziecie sobie to oglądać i widzimy się już po skończeniu.
Okej, okay, jak widzieliście, budowa trwała długo, wy to widzicie w przyspieszeniu i dom nie jest skończony, żeby nie było, ale stwierdziłam, że podzielę sobie tę budowę na dwie części. Dziś zrobiliśmy właśnie tutaj część, którą wy mi zadaliście w komentarzu, czyli zbudowałam dom pod wodą, a mianowicie jest to sypialnia pod wodą. Nie mam jeszcze łóżka, dlatego nie jest udekorowana. To zrobimy sobie też na dniach. A pod sypialnią mamy magazyn. Też na początku miał być przeszklony, jednakże strasznie dużo kopania było pod wodą. I stwierdziłam, że magazyn tak będzie w przyszłości zapełniony skrzynkami. Nie będzie nic widać, więc byłoby to bez sensu. Jak widzicie, na ścianie mamy piece na razie, kilka skrzynek. No, niby niedużo, a jednak bardzo dużo roboty to kosztowało. Nie będę ukrywać, że zajęło mi to dobre półtorej godziny. Nie jestem minecraftowym jakimś prosem, ale jestem bardzo zadowolona z aktualnego efektu. I w jutrzejszym odcinku, bo wy widzicie to w piątek, a w sobotę jest standardowy odcinek z Minecrafta, zajmiemy się budową góry. Chciałabym tam postawić domek, taki powiedzmy pokazowy, który będzie się wiązał też z roślinnością w przyszłości. No i jeszcze chciałam zbudować port, ale na pewno musimy wybrać się po więcej drewna tropikalnego, bo już mi go brakuje. Więc misję mamy sporą, dużo do roboty. Mam nadzieję, że ze mną będziecie. Widzimy się w takim razie już jutro. Do zobaczenia. Cześć.